tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Panie pośle, w Sejmie krąży w koło tylko jedno hasło, igrzyska polityczne. Proszę powiedzieć, jak Konfederacja podchodzi do obrad Sejmu, trwające od niedawna, prawda? I ten styl prowadzenia pana Szymona Hołowni, marszałka Hołowni, jak wy to oceniacie? No, pan marszałek stara się sprawiać wrażenie bardzo koncyliacyjnego, ale mam wrażenie, że to powoduje obniżenie sprawności w działania. No, miejmy nadzieję, że odnajdzie się w tej funkcji i rzeczywiście nie będziemy czasami grzęznąć w jałowych dyskusjach, w które, jak widzimy dzisiaj, również pan marszałek się, wydaje się, niepotrzebnie angażuje. No, ale myślę, że się dotrze i w przyszłości będzie sprawniej zarządzał posiedzeniami Sejmu. Faktycznie dzisiaj w porządku obrad są trzy punkty odnoszące się do komisji śledczych, które powstają na wniosek Koalicji Obywatelskiej. Naszym zdaniem niestety istnieje ryzyko, że będą to igrzyska i będą służyły akcji propagandowej, ponieważ no, na przykład komisja śledcza mająca zająć się wyborami kopertowymi, no, tam nie ma co wyjaśniać, tam jest jasna i czytelna sytuacja, trzeba składać doniesienia do prokuratury, która powinna zająć się sprawcami tego niecnego, przestępczego działania. My jako Konfederacja wnosimy o powołanie komisji śledczych w innych, ważniejszych kwestiach, takich jak gospodarka energetyczna za lata 1998-2023, gdzie polska energetyka została doprowadzona do ruiny. Odczuwamy to teraz wszyscy mieszkańcy na własnej skórze. Również wnosimy o to, by Sejm, komisja śledcza zajął się przestępstwami, do jakich doszło w okresie tak zwanej pandemii. Również uważamy, że należy wyjaśnić kwestie mafii zbożowych, które funkcjonują w Polsce, które doprowadziły do kryzysu w polskim rolnictwie, wykorzystując sytuację wojenną na Ukrainie. I wierzymy, że te działania tych komisji będą rzeczywiście mające charakter merytoryczny. Natomiast niestety też widzimy w Sejmie przedłużanie procedury powołania rządu. Martwimy się, że tego typu działanie opóźnia zajęcie się kwestią budżetu na przyszły rok i wszystkimi innymi powiązanymi z budżetem ustawami. Musimy jeszcze wytrzymać 2 tygodnie. Miejmy nadzieję, że ten marazm w tym względzie spowodowany funkcjonowaniem tymczasowego rządu Mateusza Morawieckiego niebawem się zakończy. tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.